Tak należy rozmawiać, bez emocji, przedstawiając swoje argumenty, swój sposób, w tym przypadku i wizję na przyszłość Bydgoszczy. Także dziękuję serdecznie. Jego partia to Prawo i Sprawiedliwość. Ja bym chciał zapytać, czy jest to dzisiaj sprawiedliwe i zaprasza tylko jednego kandydata do debaty. Ja rozumiem, że bardzo późno pan zaczął kampanię wyborczą, mimo że pan nie zna wszystkich swoich kandydatów, dlatego chciałem panu wręczyć ulotkę Jana Szopińskiego, bo to właśnie Rafał Bruski z Janem Szopińskim będzie walczył o to, kto będzie w drugiej liście. Bardzo proszę. Dostałem od pana Janka wczoraj ulotkę. Bardzo serdecznie za nią dziękuję. Szanowny panie, szanowni państwo, debaty się odbywały w gronie wszystkich kandydatów. Wiele takich debat było. Dzisiaj rozmawiamy w tym gronie, który spotka się po poniedziałku. Thank you.